Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku vloga zapraszam Was na wycieczkę po wschodnim Cyprze z fajną przewodniczką Kariną, tak na luzie, rodzinne wycieczki. I słuchajcie, i zaczynamy sobie taką wycieczkę od miejscowości Hagia Tekla Area. To jest plażyczka, bardzo ładna, zobaczcie tutaj. O, taki fajny kościółek. Ja na Cyprze, słuchajcie, jestem piąty raz. To Wam troszeczkę opowiadam później. Jeszcze teraz pokażę Wam tutaj właśnie, o, jak to tu wygląda, wszystko fajnie. Proszę, tu mamy takie widoki, tu mamy taką historię, piękną Cypru. Słuchajcie, sam osobiście mieszkam w Hagia Napa, piękne plaże, tu macie też plaże dla lokalsów bardziej. O, zobaczcie. Idziemy zobaczyć do słynnego kościółka. Tam w dali jest marina, też Wam przebitki pokażę. I teraz wchodzimy sobie do kościółka tutaj. Na tej północnej części salami. I jak został promieniowany, został tam pochowany. Jak odnaleziony został sarkofag z ciałem świętego Barnaby, oddali to do Konstantynopola i za to dostali oddzielną władzę. Czyli ta religia, która tutaj jest, nie podlega nikomu. Arcybiskup Cypru jest najwyższą głową kościoła. Nie podlega ani papieżowi, ani pod Moskwę, na również. Dostali wtedy przywilej noszenia podpisu czerwonym długopisem, noszenia tych purpurowych szat i tych równi z władzą. Dlatego ta władza jest taka oddzielna. A widzicie, krzyż jest katolicki. Bo mogą sobie na to pozwolić. Oni jak gdyby sami wybrali, co jest dla nich i to władzę. Dlatego Makarios, pierwszy prezydent Cypru, był tak ważną głową, bo był głową, był tym najważniejszą głową kościoła, arcybiskupem, no i prezydentem. On połączył jak gdyby religię z polityką. Jesteśmy w miejscowości Hagia Tekla. Hagia Tekla. Mamy cerkiew piękną Hagia Tekla. Tutaj jest jaskinia, w której przebywała Hagia Tekla i plaża Hagia Tekla. I plaża, o. Która jest taką miniaturką Nisi Beach. Też można przejść sobie na plażyczkę, na piechotkę. Tak, to jest kolejny nasz taki początek tyłeczek. Wycieczki po takim wschodnim tutaj wschodniej Cyprze. Części, tak, Cypru. Cypru taka lajtowa. Zapraszamy tutaj też. Zapraszamy, jak najbardziej. Oboje i idziemy do przodu. Mamy cytrynkę. Cytrynkę. O, cytrynkę. Już Ewunia. Pod palmami. Pod palmami, proszę. Idziemy teraz do jaskini. I to jest, słuchajcie kochani, to jest z tego co tu Karina mówi, to jest taka bardziej plaża dla lokalsów, także jak nie lubicie tłumów, to można tutaj sobie przyjechać autem, tak, na przykład, można, prywatnie. Autobusem 101, 102 w drugą stronę, autem. I faktycznie dzisiaj, słuchajcie, jest środek tygodnia, cisza, spokój, nikogo nie ma. No nie ma też sezonu jeszcze. Tak, zapraszamy. Boicie się wejść? Nie, zastanawiam się. Co bujasz? Poniedziałek dzisiaj. Tak. A no tak, no sobie poniedziałek, tak, tak. Moja kuzynka, tu jest słuchajcie, Edytka, też tutaj mi widzicie, pani podpowiada, bo on nieraz zakręcony. A prym aprylis, proszę, no. Także idziemy zobaczyć, zobaczcie, tu jest kościółek, wszystko bardzo blisko. Za nami jest ta nowoczesna marina. Piękne otoczenie, piękna plaża, proszę. Tak, codziennie, w domach, cmentarzach, wszędzie, gdzie jest, to jest takie oczyszczanie. Jak my szałwią, tak tutaj liściami oliwnymi, tak, oczyszczają. A ten oliwa, ten olej, to są lampy. Tu nie ma zniczy, tu na cmentarzach nie ma zniczy, nie ma w kościołach, widzieliście lampy, to są wszystko na zasadzie lampy oliwnej. Jest olej wlewany, oczywiście powinna być oliwa z oliwek, ale wlewany jest zwykły olej słonecznikowy i jest knot. I to się podpala. I tak jest, tak się świeci we wszystkich świętych miejscach. Na cmentarzu jest zawsze jedno światełko. Jest to zwykła szklanka, do której wlewa się olej rzepakowy, słonecznikowy. Podpala się knot na górze i to się świeci. I nie ma tysiąca zniczy, nie ma święta zmarłych, bo oni codziennie są na cmentarzu. Codziennie celebrują, przychodzą chociażby okadzić tymi liśćmi. Napisać karteczkę z intencjami do Matki Bożej. O. Nieduża grota. Tu jeszcze tak wam pokażę. O. I tu sobie wychodzimy już teraz na. Proszę, na wielki błękit.
spotkali. Ją ogrodzili, tylko Turcy nie mieli sposobu, nie mieli pomysłu, bo jak była, dokonali inwazji w 1974 roku, Varosia, 6,8 km kwadratowych, to jest ten ogrodzony teren, gdzie była ta turystyka rozwinięta. I na tych 6,8 km, 7 km kwadratowych, 20 tysięcy łóżek dla turystów. W hotelach i w apartamentach. W całej Turcji, na lądzie, w tym czasie, w 1974 roku, było 15 tysięcy łóżek. W całej Turcji. A tu na 7 km kwadratowych było już 20 tysięcy. Turcy nie znali turystyki. Cała turystyka turecka rozwinęła się w latach 80. na tym, co wojsko tureckie okradło z Varoshi i wysłało do Turcji. Te hotele grabili i towary, które grabili, wszystko, co z tych hoteli wywozili, to sprzedawali tak w Turcji i tak rozwijali turystykę w Turcji. Dlatego im tak nie zależało na tej Varoshi. Bo oni nie wiedzieli za bardzo, co tu chcieli oddać. Czy ktoś tu przyjedzie do nich? Tak. Turcy w 1974 roku zabrali 38% wyspy. Ale te 38% wyspy przynosiło 70% dochodów. Turystyka, sadownictwo, nizina Misomeri, zboża, wszystko tutaj, te cytrusy piękne, wszystko. Także, no, a ta część południowa, znowu jak ten Feniks się odbudowała, udało im się, zaczęli tu. Było tu im się, dlaczego tu im się nie zaczęło tak rozwijać? Co trzeci Cypryjczyk stracił dom, ludzie się stąd wynieśli, więcej było Cypryjczyków pochodzenia tureckiego, greckiego. A tu zrobiło się pusto, tu nagle było tylko wojsko. Zobaczcie, to już się zaczyna Varoshia. Zapraszamy Was do miejscowości Varoshia. Varoshia, tak. Varoshia. Która jest od 50 lat okupowana przez wojska tureckie. Tureckie, tak. I bo zobaczymy tutaj te... Domy stoją puste, nikt nie może tutaj zamieszkać. Tą dzikość cypryjską, ale taką w złym słowa znaczeniu, tak? Ponieważ no, zamiast to zagospodarować, no to ciągle ta Varoshia stoi taka pusta, a było nie to kiedyś... Nie mogą tak naprawdę zagospodarować. Nie mogą. A kiedyś to był wspaniały kurort. Słuchajcie, najładniejszy, tutaj... najpiękniejszy kurort, tak, na wyspie. Karinko, a powiedz tutaj, jakie gwiazdy przyjeżdżały tutaj? Paul Newman, Elizabeth Taylor, ABBA, powstała tutaj pierwszy koncert, zagrali razem, poznali się na Cyprze. Dużo gwiazd jest, które przyjeżdżały, odpoczywały. I... Zapraszamy do przodu. Oglądamy miasto i pokażemy Wam te klimaty. Słuchajcie, taki spacerek po mieście tak trwa około godzinki. Tu zobaczcie, o, idziemy tu sobie z rodzinką. Dycia, Nina, Jaca, Radek, Ewa i Aleksandros. Karina, przepraszam, bo widzicie, ja jakoś tak sobie to po grecku Katarina, po prostu, oj. Pozdrawiamy Katarinę z Salonik przy okazji, tak. Nie? A Karina tu jest, słuchajcie, nasza rodowita na Polka na Cyprze, tak? I zapraszam też na wycieczki z nią oczywiście. No i faktycznie klimat jest niesamowity, już pomału, bo ani aut nie widać, ani aut, słuchajcie, no po prostu tak jakby miasto umarłych. To może tutaj coś weźmiemy. Słuchajcie, dla leniwych, tak, widzę, Karina, że tutaj są też meleksy, tak? W momencie, kiedy została otwarta, 3 lata teraz jest, jak Varoshię można zwiedzać, można było początkowo wynająć rowery, teraz już są hule, nogi, meleksiki. Każdy mógł zwiedzać, uważam, że najpiękniej odwiedza się na pieszo. Na pieszo, bo najwięcej można zobaczyć. Tak. I to dlatego... były takie apartamenty. No i słuchajcie, kochani. To były apartamenty, to były hotele, tu wszystko tętniło życiem. Przede wszystkim krążenie poprawicie sobie w nogach, tak? Cholesterol mniejszy. 50 lat, to w tym roku mieli. 20 sierpnia. Lipca. Czy tu jest plaża, na której się można pokąpać? Tak? Można, najpiękniejsza plaża, 4 km pięknej plaży. Dojdziemy tam, ale na końcu, to będzie wisienka na torcie. Tak, widzicie, czyli możecie też tu wziąć stroje kąpielowe. Jak będziecie tu indywidualnie, to możecie tu się też pokąpać. W momencie, kiedy otwierali Varoshię, to asfalt był, bo tu były samochody, tu się dużo działo, tu jeździły. Natomiast odnowili, tak, ponieważ jest ta możliwość zwiedzania rowerami, to taką warstwę nową położyli asfaltu, te lampy, które są czarne tutaj na światło, tak, to one jak najbardziej, to
całe rondo i to, co widzicie, kaktusy, tutaj mhm. był ten cały kształt, tylko że była czerwona ziemia. Były tylko trzy czerwone donice, posadzili kaktusy, posadzili mhm. drzewka, zrobili liny, zrobili cokolwiek, ale tak naprawdę dużo nie zmienili. Golden Marianna, Złota Marianna Hotel. Chodźcie na prawo. Dobrze. To jest ta główna ulica handlowa. Jeszcze te oryginalne napisy wszystkie to... Tak, nic nie jest zmienione. Tak, nic nie jest zmienione. Słuchajcie, pewnie to niezły... Zobaczcie balkony, wszystko, tak. Okna, wszystko. Tak naprawdę wystarczy odświeżyć i... Na Printagu taki napis to byłby niezłe pieniądze warty, nie? Stąd. O, zobaczcie tam. Amerykańskich szklanych żaluzji, w ogóle żeby dawało światło, mm-hmm. a i też przewiew. No i marmur, oczywiście marmur jest cypryjski, dużo marmuru, więc też można tego bogactwa dużo. Wywoływanie kolorowych filmów. Patrz. No, o. Ciebie. Słuchajcie, tu mm-hmm. na tych 7 km kwadratowych było około 100 miejsc rozrywki. 7 kin, kasyna, dyskoteki, kluby. Wszystko tutaj było na takim małym, na takiej małej części. Także to była taka perełka. Kurde, gdzie, jakie takie naprawdę dużo się działo. Mm-hmm. Jakie piękne, takie. O, drzwi otwarte, słuchajcie, szok. Wejdziemy tam? Żartuję, żartuję, słuchajcie. Ale chciałby się, nie? No chciałoby się, bardzo by się chciało. Oni to otworzyli jak tylko. Szok! Oni, żeśmy tak chciały tu przyjechać z koleżanką. Wejdź, zobaczyć, wejdź do środka. Słuchajcie, kochani, zwiedzanie Warosi to jest naprawdę no, dziwne przeżycie. Warto tu przyjechać, zobaczyć to puste miasto. Ja akurat nie trafiam tak, że zobaczcie, no nie ma tu praktycznie turystów, jest ich mało. I po prostu no, cisza, spokój z jednej strony niesamowite, a z drugiej strony no, oglądam tutaj Biuro Olimpika, historię, słuchajcie, zakłady, które kolorowe zdjęcia wywoływały, coś niesamowitego. Zobaczcie te obrazy. Myślę, że naprawdę warto tu przyjechać i zobaczyć, słuchajcie, tą Warosię, bo robi to niesamowite wrażenie. Oczywiście niestety Warosia jest na tutaj na terenie Cypru Tureckiego, ale pokojowe nastawienie tych ludzi jest spoko, także jest bezpiecznie i mam nadzieję, że w przyszłości Cypr będzie połączony wspólnie i wszyscy tu będą żyć dobrze sobą, Turcy, Grecy, Brytyjczycy. Także idziemy dalej, doglądamy tu Warosię. Tutaj zobaczcie kino, to co jest zawalone po prawej stronie, to mm-hmm. jest kino. Mm-hmm. Jak robili drogę, to mieli maszynę. Nie sprzątnęli tego, nie ogrodzili tak, wiecie, normalnie, tylko tam jest gruz. Naokoło wymalowali, asfalt naokoło, wszystko naokoło zrobili. Nie. Ani tu jest kino. Kochani, zwiedzanie Warosi naprawdę jest czymś, co mnie zaskoczyło w turystyce i warto tutaj przyjechać, zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Jakie to masz opinie o Warosi? Przerażające. Przerażające, widzicie, każdy ma tu swoje miasto duchów. Miasto duchów, inne emocje. Czas jakby się zatrzymał i ten spokój z niebie jest piękny, ale zarazem jest bardzo dziwny. Proszę. O historii sobie, słuchajcie, poczytacie, bo jest bardzo długa zawiła, ale no są takie miejsca na ziemi, gdzie naprawdę można poczuć to, co czują teraz Ukraińczycy czy Palestyńczycy. O,
Wyobraźcie sobie na przykład teraz niektóre miasta ukraińskie czy Gazę. Szok, niesamowite emocje, słuchajcie, cisza z takimi przemyśleniami o tym wszystkim, o czasie przypominającym o życiu, o polityce, o pokoju. Niesamowite. To jest dobry przekaz, słuchajcie, dla naszych dzieci, w przyszłości wnuków, daj Boże. Jak polityka to wszystko kreuje, udziwnia i pamiętajmy, bądźmy wyrozumiali, znajmy historię i chodźmy na wybory. Moi drodzy, a teraz wam na koniec tutaj spacerów po Warorzy pokażę plażę. Jaka to jest przepiękna plaża, jaki to musiał być przepiękny kurort i wyobraźcie sobie, że łazi tędy Marilyn Monroe, gwiazdy amerykańskie. Jak tutaj musiało być pięknie i może być w przyszłości, daj Boże, też pięknie. To jest jedyny hotel, który nie został ruszony. Dlaczego? Żołnierze ukradzili wszystkie hotele poza tym lotem. Bo udziały w tym hotelu ma Lord Ford, taka brytyjska firma, znaczy hotelarska jest, ale udziały w nich ma rodzina królewska. I Turcy nie chcieli, nie zadzierali z Brytyjczykami, nie chcieli zadzierać tym bardziej. Niby rodzina królewska się od tego odpina i tam niektóre artykuły się pojawiają, ale rzeczywiście jest to jedyny hotel, do którego weszli, ale nie ograbili. Więc ten, który stoi tak w poprzek. Jak sobie wpiszecie Antać Hotel in Warosia, są dwa odcinki, krótkie takie, które opisują o tym, można zobaczyć. Jak tu, to jest taki też kawałek zaraz po inwazji, jak jeszcze te hotele są w całości, tam są pokazane. I ten jedyny hotel do dnia dzisiejszego miał prywatną ochronę, oni zamknęli hotel, wyszli. Aha. I tam nie wchodzą, bo nie chcą tego ruszać, nie chcą zadzierać z tą brytyjską rodziną. Wszystko pozostałe zostało ograbione, cały ten brzeg, tak jak widzicie, jest pusty. I no, do dnia dzisiejszego są właściciele, czekają, żeby wrócić. Wchodzimy na jeden z bastionów, już mamy zadyszkę. Spoko. Tak właśnie na luzie kręcimy tego vloga, tak wakacyjnie. Także tak. Widzicie, pilotka też czasami też ma zadyszkę, musi też mieć czasami trochę przerwy. Piękne mury, wejdziemy na górę, zobaczycie całą Famagusę z góry, jak wygląda. Czy mi drodzy pamiętacie, Famagusa to jest region, to jest Fort Famagusty, bo czasami dużo osób sobie myli, że to takie miasto zamknięte to jest Famagusta, nie, miasto się nazywa Warosza, a Famagusta to jest region. Zaraz wam daję obrazy. Ale zapachy, słuchajcie, Boże, jak ktoś tak pachnie pięknie. Tureckim kebabem. A, tureckim kebabem, widzicie. Czy Cypr, faktycznie połączenie Turcji i Grecji. Ale przepiękna katedra. I tak, kochani, wchodzimy sobie na mur obronny Famagusty. Poddali w 571 roku, jak Otomanie weszli na wyspę. I teraz całą macie tą część morską, największy port Famagusta. I tak naokoło tutaj ruiny idą w tą stronę. My jesteśmy na jednym z bastionów. Takich bastionów to tutaj widać, jak są ruiny i tam dalej wychodzą. Tu jest główna brama wjazdowa, tylko my jej nie widzimy, bo weszliśmy na nią.
przeprowadzili referendum, czy chcą ruch prawostronny. Ale Cypryjczycy nie znali ruchu prawostronnego. Nie chcieli, bo się bali. Oni się nauczyli, to Brytyjczycy im pokazali, jak jeździć, więc nauczyli ich tego ruchu lewostronnego. To Turacy też są wściekłe, jak tu przyjadą, jak ruch lewostronny. Ale i Grecy, i Turcy właśnie, dlatego tak cisnęli, żeby ten ruch zmienić, że po co, że to... Ale no, obie nacje. Katedra Piotra i Pawła, za czasów Brytyjczyków przerobiona na spikrasz, teraz oczywiście jest meczet, ale wcześniej za jedną taką wyprawę właśnie jednego z kupców na Podzięce wybudował kościół świętego Piotra i Pawła. To Wenecjanie. Jesteśmy teraz w Forcie Famagusta. W Forcie Famagusta idziemy do katedry. Najpierw idziemy na pyszny, wyciskany soczek, o, świeży. Zapraszam was. Z granatem. Drzewo karobowe. Macie karob? Czarne, złote, cyprum. Takie strączki, one w chwili obecnej jeszcze nie dojrzałe są. Powinny być brązowe. W środku mają pestki. Wszystkie pestki są takiej samej miary i wagi. Dlatego kiedyś aptekarze i złotnicy używali ich do odmierzania i nazywały się karatami. Nazwa karat wzięła się od ziarenek karobu. Karob jest generalnie takim bardzo zdrowym drzewem. Tu syropy są, różne kremy robią. To jest na przyswajanie żelaza, na odporność. Taki no, polecają dużo jest tego. Ale specyficzny tak to samo. Słuchajcie, ale pięknie, Olo zachwycony, nowo odkrywa Cypr. Także jesteśmy w mieście Famagusta i oglądamy te piękne uliczki, katedry, w których są teraz meczety. Piękna pogoda, słuchajcie, początek kwietnia. Zobaczcie te piękne klimaciki. Idziemy, kochani, do przodu. Wypiliśmy soczek z granata. Przepyszny, ja sobie taki pomieszałem z pomarańczkiem. I słuchajcie, do przodu sobie pomału spacerujemy i zobaczymy katedrę, meczet w Famaguście. Kolorowy. Wszystkie motywy kościelne, wszystko co nawiązywało do religii, do zwierząt zostało zniszczone. Zobaczcie, na tym łuku, tak gdyby, jak jest półokrągły łuk, na dole, nie od strony minaretu, tylko po drugiej stronie, jest Quasimoto, który się na nas patrzy. To jest jedyny, który został niezniszczony. Widzicie go? Tak, 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 tak. Nie widzicie? Że wam kto widzi, to widzi. Ja wam zrobię fotkę i wam przybliżę, gdzie... Tu jest. Tak, tak, tak. To jest Quasimoto, który się patrzy, który jest na łuku w dół. On się prosto na nas patrzy. Tak, tak, tak. To jest jedyne, co nie zostało zniszczone. 1298 macie napisane 312. Rok budowy. W tym roku wybudowali katedrę, zaczęli budować. Katedra Mikołaja, teraz jest dla Landstrafu Paszy. To jest ten przywódca, który najechał i katedrę zniszczył. Znaczy zniszczył. Nie znajdziemy nic, co było w katedrze przed 1571 rokiem, ponieważ Otomani, jak przybyli, to wszystko wyjęli tu na ten plac, wszystko pocięli i spalili. Także wszystko, co znajdowało się w katedrze przed 1571, poszło z dymem. Też jest to miejsce, w którym Marco Antonio Gandino został obdarty ze skóry. I jedyne, co jest wzięte pod ochronę z tych stu kościołów, ruin i całej tej infrastruktury, która jest, to jest figowiec, drzewo, które jest tutaj. Które zostało zasadzone w momencie, kiedy budowali katedrę. Ponad 700 tysięcy lat, tak, jest wiekowe. A tak w tym. Na sznurkach są przecież
dane orzechy i moczą w tym soku. Sok jest zagęszczony mączką kukurydzianą, moczą, odkładają, wysycha. Następnego dnia znowu moczą, odkładają, wysycha. I aż powstanie taka narośnie na tym ta masa soku. To jest karob, to jest granat, a to jest winogrono. Sok. Przerwy polecam Wam tutaj w restauracji cukierni Petek w Famaguście. Super, słuchajcie, tutaj jedzonko, teraz będziemy właśnie lunch jeść i przerwę na słodkości robić i oczywiście fajne espresso. Na koniec Siga naszej wyprawy po wschodnim Cyprze powie Wam Karinka, gdzie jesteśmy. Jesteśmy na Cafo Greco, Sea Caves, jaskinie morskie. Zapraszamy, jest to rezerwat blisko Ayanapy. Piękne widoki, fajna atmosfera. Zapraszamy wszystkich. Kochani, kocham Was. Przyjeżdżajcie na Cypr, z Mix Travel oczywiście. I zwiedzacie, na koniec powiem Wam tak. To jest naprawdę miejsce na Siga. Cypr się odkrywa dla Polaków, słuchajcie, jest fajnie, zapraszamy i jeszcze na koniec te obrazy tutaj z miejsca. Wszystkie ptaki schodzimy, lecą na Cypr. O, wszystkie ptaki lecą na Cypr. Także widzicie, jest taki, końcówka jest taka fajna, na luzie i już proszę bardzo. I obrazy na koniec, które Wam wszystko powiedzą. Słuchajcie, ten vlog jest bardzo wakacyjny, bez za dużo treści, same obrazy głównie, także jeszcze raz żegnamy Was, do widzenia. Pomachajcie wszyscy. Summer time! Lato 2024.